Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Coraz większą popularność zyskują dziś w społeczeństwie różnego rodzaju trenerzy personalni, spersonalizowane diety, testy genetyczne, które mają zapewnić nam optymalne zdrowie, kondycje. Proszę powiedzieć, co to jest właściwie spersonalizowane żywienie? Spersonalizowane żywienie jest to rodzaj terapii dietetycznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb w zależności od stanu zdrowia, stylu życia i uwarunkowań genetycznych. Czy wiemy dziś na pewno, czy i jak geny wpływają na sposób odżywiania się, na wybory żywieniowe? Tak, wiemy już dosyć sporo, że składniki, które pobieramy z pożywieniem, mogą wpływać na nasz genotyp. Tym zajmuje się nutrigenomika. Wiemy także, że geny mogą wpływać na składniki, które są metabolizowane w naszym organizmie. Podam przykład. Istnieje gen odpowiedzialny za smak gorzki i są osoby, które mają większą wrażliwość na ten smak, są też osoby, które mają mniejszą wrażliwość. Wśród osób o mniejszej wrażliwości na smak gorzki będą one wyczuwały mniej goryczy w takich produktach jak szpinak, brukselka, kawa czy produkty fermentowane. Automatycznie będą tych produktów spożywały więcej. Czyli rozumiem, że geny odpowiadają za takie nasze intuicyjne preferencje. Tak. Coś nam smakuje, po coś czy sięgamy coś chętnie. Nam smakuje, czy coś nam nie smakuje. Wiemy też, że składniki, które pobieramy właśnie z pożywieniem, mają też wpływ na nasze geny. Witaminy, polifenole czy wolne kwasy tłuszczowe wpływają na ekspresję genów, czyli na odczytywanie informacji genetycznej. Jak to może wpłynąć na nasze zdrowie? Może to wpłynąć spożywając mniej folianów z pożywieniem, które są głównie w ciemnozielonych warzywach. Może być zakłócony metabolizm tych związków. Czy to prawda, że został odkryty gen otyłości? Tak, dużo się o tym mówi i wiąże się z tym odkryciem duże nadzieje. Wiemy już dziś, że nasze geny podlegają zmianom i ta zmienność genetyczna nazywa się polimorfizmem. Jeżeli osoby, u których występuje polimorfizm właśnie genu FTO, czyli genu otyłości, te osoby będą spożywały więcej żywności wysokoenergetycznej. Proszę powiedzieć, jakie korzyści zdrowotne daje stosowanie spersonalizowanej diety i komu szczególnie trzeba polecić ten kierunek? Personalizacja żywienia ma wpływ na profilaktykę chorób dietozależnych, tych chorób przewlekłych jak otyłość, cukrzyca. Jeżeli będziemy znali profil genetyczny osób z takimi predyspozycjami, wówczas będziemy mogli do nich kierować już indywidualne porady dietetyczne, które będą pokrywały ich zapotrzebowanie na składniki. Będziemy mogli indywidualnie też dostosować porady dietetyczne do ich stylu życia. Czyli dzisiejsze poradnictwo żywieniowe nie jest takim jeszcze spersonalizowanym, tak? Można powiedzieć, że już pewne elementy występują. Samo poradnictwo indywidualne, to znaczy, jeżeli wybierzemy się na indywidualną poradę do dietetyka, już można powiedzieć, że pierwszy krok do tego poradnictwa wykonaliśmy. Ponieważ porada dietetyczna indywidualna, bezpośrednio u dietetyka, daje nam informację konkretnie dla nas, która jest dla nas odpowiednia, która jest kierowana do nas przez dietetyka. Także obecnie personalizowane żywienie wspiera się badaniami genetycznymi, to znaczy chcemy poprzez te badania
potwierdzić pewne skłonności, które mogą występować w społeczeństwie. Czy dana osoba na przykład ma skłonność do występowania otyłości, czy ma skłonność do tego, że w przyszłości pojawi się na przykład cukrzyca czy choroby układu krążenia. A ja słyszałem, że te testy genetyczne to jeszcze są obarczone sporą dozą niepewności, błędu, ponieważ ta nauka dopiero jest młoda, jeszcze nie wszystko jest wiadome. Jak to jest z tymi testami? Tak, ogólnie wszystkie nauki, które są związane z badaniem naszego genomu, są to nauki młode. I dopiero są prowadzone badania nad poznaniem szczegółów, jakim są nasze geny. Testy genetyczne mogą nas obecnie wspierać w poznawaniu tej wiedzy. Natomiast, żeby opierać się na tych testach i na tej podstawie już prowadzić i przygotowywać porady, myślę, że to jest jeszcze trochę za wcześnie. W takim razie nie należy się spodziewać, że do powszechnej służby ochrony zdrowia takie zindywidualizowane, spersonalizowane, bazujące na testach genetycznych, uszyte na miarę poradnictwo dietetyczne szybko wkroczy, prawda? Personalizowane żywienie opiera się na badaniach obserwacyjnych. Nie mamy badań eksperymentalnych ze względu na to, że badania genetyczne są to badania, które mają niestety wrażliwe dane osobowe i nie ma jeszcze regulacji prawnych, które by te kwestie podnosiły i regulowały. Także wszystko przed nami i to są dopiero początki. Czyli większości z nas można chyba zalecić, żeby jednak trzymali się tradycyjnej diety opartej na piramidzie zdrowego żywienia, prawda? Tak, zasady racjonalnego żywienia, dieta urozmaicona, oparta na zasadach piramidy jest ze wszechmiar wskazana. Moim zdaniem warto byłoby rozejrzeć się wśród najbliższych, czy w naszej rodzinie nie występowały dane choroby dietozależne, jak na przykład otyłość, czy cukrzyca, czy choroby układu właśnie krążenia. Ponieważ wiadomo dziś, że pewne cechy i zmienności genetyczne dziedziczymy i jeżeli mamy taką wiedzę, że w rodzinie występują dane choroby, wówczas możemy potwierdzić sobie testami oczywiście, czy dana zmienność genetyczna akurat występuje. Ale a propos testów, nie obarczałabym ich tutaj winą za choroby jedyną, ponieważ my sami mamy duży wpływ na to, jakie choroby mogą nam się w przyszłości przytrafić. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.